panie kochane, witam was serdecznie. Dzisiaj będzie zupełna nowość. Będzie moja recenzja nowej paletki od Zoiwy, paletki matowej, mat. Mam ją tutaj w tym pudełku. Paletkę oczywiście zakupiłam sama, za moje własne pieniądze. Najpierw będzie recenzja, słodcze, moja opinia. A na koniec będzie tutorial z użyciem tej paletki. Użyłam chyba wszystkich cieni dostępnych w tej palecie. I to jest tutorial tego makijażu oka, który mam w tym momencie właśnie na moich oczach. Także, jeżeli jesteście zainteresowane tutorialem, to pod koniec filmu będzie, a jeżeli tylko recenzują, to tym bardziej lecimy. Oczywiście paletka to jest zupełna nowość. W momencie, kiedy nagrywam ten film, jeszcze jest niedostępna jakby ani w Polsce, ani w UK. Można ją zamówić tylko z oryginalnej strony Zoiwy. Zoiwa to jest niemiecka marka i paletka jest normalnie dostępna bez żadnych problemów na ich stronie. Kosztuje 17,50 funtów, jakby 17,50 plus za wysyłkę jest 2,50. Jeżeli chodzi o wysyłkę, to jest jeden koszt, niezależnie od tego, ile zamówicie. Zamówicie jeden pędzel za 5 funtów, albo zrobicie zamówienie za 200 funtów, to wysyłka zawsze będzie kosztowała 2,50 funta. Prawdopodobnie inaczej w inne części świata. Ja mieszkam w Londynie i u mnie tak to właśnie wyglądało. Tak jak mówię, no dostępność bez żadnego problemu. Paletka jest odrobinę tańsza niż w UK, bo jeżeli kupujemy w UK na różnych stronach, to ona kosztuje zawsze 18 funtów, a tam, tak jak mówię, 17,50, więc mamy to 55 oszczędności, ale dochodzi nam wysyłka. Jeżeli chodzi o wysyłkę, to na stronie, ona paczka jedzie z Niemiec i na stronie jest napisane, że do 5 dni, ale u mnie była dosłownie błyskawicznie w ciągu 2 dni do mnie dotarła. I teraz tak, przychodzi zapakowana, tu jest tylko ta paletka i ona przychodzi zapakowana w takie po prostu wielkie pudlisko Zoiwy, tak jak mówię, sama zakupiłam tę rzecz. Pokażę wam, jak to przychodzi ładnie. Najpierw mamy czarny papier, czyli w ogóle jest na bogate, ja uwielbiam, bo jak jest czarny papier w pudełkach, to zawsze się wydaje coś bardziej ekskluzywnego według mnie. Potem przyszły takie jakby dwie książeczki. Pierwsza to jest jakby taka karta kontroli jakości, mi się wydaje, jeżeli coś by było nie tak z produktem, to można się tutaj powołać, do nich zadzwonić, tu jest napisane, kto pakował i tak dalej. A potem przychodzi jakby ich imieni książeczka Be Confident and Be Beautiful. Kilka słów po prostu o założycielu, o założycielce właściwie, o ich bruszach, o ich pędzlach, o jakości produktów i w ogóle. Także takie małe coś. I potem jest dużo takiej bąbelkowego czegoś i dopiero w tym wszystkim, czyli w tym dużym pudle, przychodzi nas zapakowana taka jedna malutka paletka. Także zapakowane to jest naprawdę, naprawdę porządnie. No i przesyłka, tak jak mówię, błyskawiczna, mimo tego, że z Niemiec. Sama paletka wygląda tak. No design, podoba mi się nieludzko, totalnie przywołuje mi na myśl Sin City, film noir, takie komiksy noirowe, coś pięknego. I to jest tak zwany sleeve, czyli to jest jakby rękaw, w którym ta paletka jest wykonany z tektury, nie umiem tego wyciągnąć, także tak się to wysuwa. Z zewnątrz mamy wymieniony, jest oczywiście nazwa, jest napisane, że wyprodukowane we Włoszech, 36 miesięcy do daty otwarcia jest ważności, Frankfurt, Niemcy. Mamy nazwy wszystkich cieni, mamy skład, cienie są na bazie talku w każdym razie. I przychodzi nam tutaj 10 cieni po 10,5 grama. I tutaj właściwie na paletce jest dokładnie to samo napisane. Superior pigmentation, easy to blend with vitamin E. Czyli, że świetna pigmentacja, łatwe do blendowania i bogate w witaminę C również. No i samo opakowanie wygląda tak, czyli tak samo właściwie jak ten sleeve. Jest zupełnie matowe, oprócz tego napisu tutaj mat, który jest jakby, ma takie wypustki, jeżeli przejdziemy palcem, to czuję, że to jest takie wypukłe. I sprawdzałam, ten napis mat świeci w ciemnościach, widzicie, on jest taki, czekajcie, da się to zrobić? Weź lampę. O, świeci w ciemnościach, widzimy, jest taki, zaświecił się przez chwilę, wiecie. O, tak, na zielono, także świeci się w ciemnościach napis. Także to jest to. Oczywiście opakowanie to jest taka twarde, to jest taki twardy karton i fajnie, że tutaj też na brzegu tej paletki jest napisane, że matowy i że Zoiwa. Także jeżeli macie dużo paletek tak poukładanych, to możecie bez problemu zobaczyć, co tutaj jest, jak książki właściwie. No i po otwarciu oczom naszym układuje się piękna paletka. Tu oczywiście był taki jeszcze plastik, ale już to zdjęłam. Marka Zoiwa dosyć łatwo się palcuje, bo już mam tutaj troszeczkę wypalcowane przez to, że to jest matowe. Znowu strasznie podoba mi się ten design w środku. No i przychodzi do nas 10 cieni, same maty. Bardzo mi się podoba dobór, jeżeli chodzi o jasność, ciemność. Mamy i bardzo jasne kolory, i średnie, i mamy takie bardziej ostre, intensywne, zróżnicowane kolory. I troszeczkę fioletów. I również mamy cień ciemny. Jeżeli chodzi o ciemność tego cienia, to wydaje mi się, że
brakuje albo tutaj czerni, albo zamiast właśnie tego koloru, żeby dać bardzo, bardzo, bardzo ciemny brąz, bo tego mi troszeczkę brakowało przy pracy z tymi cieniami. To jak mówię Wam w tym momencie wszystkie, każde z tych cieni na oczach. Nie było problemu w pracy z żadnym z tych cieni, są świetnie napigmentowane, te jasne są przepięknie napigmentowane. Jednak nie jest to taka pigmentacja nadmierna, że jak weźmiemy pędzel, to zrobimy plamę, którą ciężko się blenduje. Po prostu bardzo ładnie się blendują, bardzo ładnie miesza się je ze sobą. I one nawet przy blendowaniu jakby nie tracą tego swojego pigmentu, także to jest naprawdę super, bo czasami jeżeli cienie są za mało źle napigmentowane albo w jakiś sposób źle zrobione, nie wiem, to po prostu przy pigmentacji robi nam się jakby takie błoto na oczach, jak to nazywam. Przy zmieszaniu zbyt wielu kolorów robi się kolorystyczna kupa i nie widać tych kolorów. Natomiast tutaj te kolory wciąż są intensywne, wibrujące, mimo tego bardzo, bardzo mocnego i długotrwałego blendowania. Także tak wyglądają te kolorki i zaraz tutaj wrzucę swatche. Ale no, świetnie się nimi pracowało, tak na szybko tylko, tak wygląda taki pigment po jednym przejechaniu, no właściwie w przypadku każdego koloru jest absolutnie tak samo. Przy pracy pędzlem, wybrudzę się teraz, przy pracy pędzlem odrobinę mamy obsypywania w momencie, no tak, 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 takie coś wygląda. Przy pracy pędzlem odrobinę mamy obsypywania w momencie nabierania produktu na pędzel. Czekajcie, pokażę Wam tylko sobie jakiś pędzel, tutaj znajdę. Natomiast, o, na przykład, to jest pędzel Wayne Goss z naturalnego włókna, włosia. Nabieramy sobie tego produktu i widać, że tutaj jest trochę obsypywania, ale w momencie, jak zrobimy tak, kiedy już ten cały pyłek nam tutaj zejdzie, to nie mamy już obsypywania się na rękę, no i przy blendowaniu... No, blenduje się jak marzenie i na pewno można tego produktu dokładać, dokładać, budować to krycie. Widzicie, o co chodzi. Przy pierwszym zetknięciu nie ma takiego mega dużego pigmentu, ale spokojnie no, można budować to krycie, aż do takiego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocnego. Także mnie się bardzo fajnie z tymi cieniami pracowało, bardzo fajna formuła. Ja oczywiście mam je w tym momencie na oku na bazie z Inglota, bo po prostu zawsze je używam, ale no, było super. Teraz jasny cień, ten najjaśniejszy, widzicie, nawet ten najjaśniejszy się bardzo fajnie blenduje i nakłada. Spróbujmy jeszcze do tego fioletowego odrobinę. Ten fiolet jest taki, widzicie, znowu przy pierwszym zetknięciu pędzla ze skórą nie jest jakoś mega, ale da się to stosowanie zbudować. Są takie fajne podcienie, a czy takie, wiecie, o co chodzi. Bardzo fajne, naprawdę cienie. Bardzo dobrze mi się z nimi pracowało i bardzo dobrze się też mieszają ze sobą. Nie ma problemu, żeby je wyblendować jedne z drugimi. Także to jest to. Ja z mojej strony naprawdę mogę tylko i wyłącznie tę paletkę polecić, jeżeli lubicie takie cienie, jeżeli brakuje Wam trochę matów, niekoniecznie bardzo neutralnych. Jedyne zastrzeżenie, te dwa kolory są bardzo do siebie podobne, również ten jest bardzo zbliżony, ale okej, okay, takich cieni się często używa, także to jest tutaj dla mnie nie ma żadnego problemu. Tak, bo brakuje mi bardzo ciemnego brązu, chłodnego albo neutralnego, albo czerni, ale oprócz tego nie mam żadnych zastrzeżeń, bardzo fajna, super paletka, bardzo polecam. Ja miałam odrobinę zawód, pierwszą paletką z olowy, którą miałam, to była ta paleta Rose Golden, która właśnie robiła kupę na oku, czyli już przy wyblendowaniu wszystkie kolory wyglądały prawie identycznie. Tutaj nie ma z tym problemu, kolory wyglądają bardzo intensywnie, kolory wyglądają tak samo na oku, jak wyglądają w opakowaniu. No i widać też, ta kolorystyka jest też taka całkiem inna, bardziej nasycona, bardziej zdecydowana. Także tę paletkę bardzo serdecznie polecam i przechodzimy do tutka. Okej, bierzemy sobie teraz naszą paletkę. Bardzo fajne kartonowe opakowanie. Strasznie mi się podoba, że to jest takie 3D i świecące w ciemności. Pędzel Inglot 6SS. Na powiedzmy mam oczywiście bazę z Inglota Eyeshadow Keeper, bo używam jej do wszystkich moich cieni, więc byłoby po prostu nie fair nie użyć jej dzisiaj. I tak jak widzimy, no przychodzi najpierw folia i potem mamy nasz wybór cieni, same maty, dosyć fajny taki przekrój kolorystyczny od bardzo jasnych do takich stosunkowo ciemnych. Wezmę sobie najpierw ten kolor i nałożę sobie na całą powiekę. Jak widzicie, kryje dosyć fajnie, dosyć mocny pigment jest. Teraz może jako kolor przejściowy wezmę sobie ten Fairly Empty, chyba tak mi się wydaje, że się nazywa. Troszeczkę się kruszą te cienie,
podczas blendowania, podczas po prostu nabierania. Ja mam pędzel tutaj Wango z numer 19, który jest bardzo miękkim pędzlem, ale mimo to jakby cienie się kruszą. Teraz sobie zaznaczę załamanie. I jadąc do góry sobie nabiorę trochę Through the Window, tego bardziej rdzawego, lekko pomarańczowego koloru. Znowu mamy lekkie obsypywanie się tych cieni. I troszeczkę nad ten kolor sobie. Samo załamanie nabiorę sobie odrobinę tego takiej czerwieni intensywnej. Kolor nazywa się Chat Late at Night. Znowu odrobinę. Znowu mamy obsypywanie się produktu, dosyć widoczne. I samo załamanie tutaj. Żeby zrobić taki fajny efekt jakby ombre, takiego halo przejścia od ciemniejszych kolorów do jaśniejszych. I jeszcze odrobinę tego koloru mam do nogami. On się nazywa Cheap Bar, tani bar. Znowu ten sam efekt jakby lekkiego obsypywania się. I tylko zewnętrzną część jakby załamania naszej powieki. Teraz zabiorę się za dolną powiekę. Nabiorę sobie najpierw tego najciemniejszego koloru odrobinę Two Clocks, dwa zegary. Na cieniutki pędzelek Wayne'a Gossa to jest numer 20. Odrobinę. I zaznaczam dolną linię rzęs. Bardzo fajnie się ten cień blenduje, bez problemu. Bardzo fajne jest. Odrobinę tego bardziej fioletowego, Lonely City się nazywa, tym samym pędzelkiem. I trochę niżej będę wyjeżdżać. I trochę wyblenduję sobie teraz tym cieniem, który nazywa się Lost in Thought. Kolor, który jest właściwie w odcieniu mojej skóry, może odrobinę bardziej szary. Także fajnie będzie się dawał do blendowania u mnie. Do jakby rozcierania tych takich bardzo intensywnych granic. Wezmę sobie teraz patyczek kosmetyczny i wyczyszczę sobie tę przestrzeń. Z obydwu stron. I zaznaczę sobie teraz moją powiekę odrobinę tym najjaśniejszym cieniem, który nazywa się Night Hawks. On jest bardzo napigmentowany również, jest bardzo jasny, więc najpierw na środek powieki. I potem również małym pędzelkiem będę wyczyścić sobie to miejsce tutaj. Jest dzikość. Teraz biorę sobie kredkę, to jest akurat Lord & Berry i to jest taki granatowy kolor z odrobinieniem takiego błysku, z takimi drobinkami, one nie są bardzo widoczne i będę sobie zaznaczać moją dolną linię wodną. Teraz jeszcze linia eyelinerem, ja będę używała Soap & Glory Supercut czarny eyeliner w pisaku. Okej, i to jest skończony look. Jeszcze oczywiście dodałam sobie tusz do rzęs, podkręciłam rzęsy zalotką i tak wygląda całość. Wydaje mi się, że cienie są dosyć łatwe do pracy. Z łatwością da się uzyskać właśnie taki fajny efekt stopniowego przejścia z jaśniejszych, ciemniejszych kolorów. Troszeczkę brakuje mi bardzo ciemnego brązu. Tak, bardzo ciemnego, takiego chłodnego brązu mi brakuje. Bo widzicie, tu mamy dwa jasne odcienie. W sumie te trzy kolory są do siebie stosunkowo podobne. Ten brąz i te dwa brązy. Ten jest taki dosyć fioletowy. Brakuje mi albo czerni, albo bardzo ciemnego, chłodniejszego być może brązu. Coś w tych odcieniach tylko brązowego. Wydaje mi się, że ten kolor powinien być po prostu ciepłym brązem i paleta byłaby niemalże perfekcyjna, ale używało mi się jej z przyjemnością. Używałam jej już dzisiaj po raz wtóry. I cienie trzymają się na moich powiekach bez żadnych problemów, oczywiście z dobrą bazą. Bardzo mi przypada do gustu ta paleta. O, bardzo fajnie się też cienie blendują. Pigmentacja nie jest jakaś szalona.
ale jest ok, można je zdecydowanie budować, jest troszeczkę obsypywania się, ale jak widzicie, na moją twarz nic mi się nie obsypało, bo jeżeli strzepiemy pędzelek nadmiar produktu i zaczniemy dopiero wtedy nim pracować, to wszystko wygląda według mnie cacy, także ja akurat tę paletę mogę polecić, powiedziałabym, że jest approved. I cóż, ze swojej strony bardzo dziękuję dzisiaj za oglądanie, dajcie mi znać, czy macie może tę paletę, czy może się na nią czaicie. Rose Gold niestety bardzo mnie rozczarowała, ale ta jest świetna, naprawdę świetna jakość, także kciuki do góry. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia znowu, pa! Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!